Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. W akcję Szlachetna Paczka co roku włączają się nie tylko zwykli mieszkańcy, ale również znane postacie ze świata polityki, sportu, rozrywki. W Myślenicach zakupy dla jednej z rodzin postanowili zrobić zawodnicy Wisły Kraków. Asia wam rozda listę zakupów i, tak powiem, czas start. Dlaczego postanowiliście jako zawodnicy Wisły Kraków włączyć się w akcję Szlachetna Paczka? Dlaczego? No wiadomo, każdy chce w jakiś sposób pomagać. My możemy w taki sposób i uważam, że to za bardzo fajną inicjatywę. Dlatego z przyjemnością to robię, bo wiadomo, że każdy gdzieś tam tej pomocy potrzebuje. A jeżeli już możemy coś działać i pomóc, no to super sprawa. Lista zakupów widzieliśmy, że jest dość długa. Jak się podzieliliście, żeby to poszło sprawnie i szybko? Jak się podzieliliśmy? No z tego, co ja widzę, to ja dostałem na razie jakieś pościele, jakieś ręczniki. No tych rzeczy trochę jest, które się przydadzą w domu. Wiadomo, że użytkuje się wszystko się zużywa, więc na pewno się każda rzecz przyda. Chłopcy co innego, także pójdzie na pewno sprawnie. Dawniej Wisła Kraków często pomagała rodzinom z Krakowa, ponieważ tam była i siedziba klubu i tak dalej, i tam zawodnicy trenowali, więc tam się najczęściej decydowano na to. Teraz mamy tutaj ośrodek treningowy, więc postanowiliśmy rodzinie z Myślenic, czy z okolic Myślenic pomóc. Przed tobą jakie zadanie, bo wiem, że się podzieliliście na robieniu tych zakupów? Tak, myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Ja wziąłem środki czystości, takie ogólnego jakby, że tak powiem, użytku domowego i do ciała i dla rodziny. Myślisz, że ta akcja Szlachetna Paczka może faktycznie sprawić, że święta wszystkich rodzin potrzebujących będą lepsze, będą szczęśliwsze? Myślę, że to jest ogólna taka bardzo ciekawa akcja, tak jak myślę, że w ciągu całego roku można by było podobne akcje organizować przez różnych ludzi z różnych środowisk i nie tylko koniecznie w okresie świątecznym, ale również i w inne dni. Trwa akcja Szlachetna Paczka również w Myślenicach. Widzimy tutaj zawodnicy Wisły Kraków akurat robią zakupy dla jednej z rodzin. A jak wygląda akcja Szlachetna Paczka w całym rejonie myślenickim? W całym powiecie akcja wygląda naprawdę fascynująco. Wszystkie rodziny znalazły już swoich darczyńców. Jesteśmy mile zaskoczeni, ponieważ w zeszłym roku jeszcze na kilka dni przed finałem rodziny z rejonu Myślenice czekały na pomoc. W tym roku tydzień przed rozpoczęciem weekendu finałowego już każda rodzina znalazła swojego darczyńcę. Nie ukrywamy, że cieszymy się z tych wszystkich darczyńców, którzy wezmą udział w projekcie Szlachetna Paczka w rejonie Myślenice, ale zapraszamy jeszcze myśliniczan, którzy nie zdążyli wybrać swojej rodziny, do tego, aby wybrali rodziny z rejonów sąsiednich, czy to Dobczyce, czy to Kraków, gdzie Kraków stał się w chwili obecnej rejonem dla województw, rejonem zastępczym, gdzie przygotowana jest pomoc dla województwa podkarpackiego, między innymi. Tak więc każdy jeszcze może wejść na stronę szlachetnapaczka.pl i pomóc rodzinom potrzebującym. W Krakowie takich rodzin jest jeszcze ponad 100, więc czas jest. Czy jesteś zaskoczony, że również w Myślenicach znalazły się osoby znane, popularne, takie jak zawodnicy Wisły Kraków akurat, którzy postanowili jednej z rodzin pomóc? Powiem szczerze, że zaskoczony nie jestem postawą Wiślaków, bo pomagają nam już od kilku lat. To nie jest ich pierwsza edycja, to jest któraś edycja z rzędu. Zawsze możemy liczyć na ich szlachetne serca. Jak sami widzieliście, brakło nam wózków, musieliśmy dowozić, więc myślę, że hojność ich serc jest naprawdę duża. Jednak za przykładem znanych osób ze społeczeństwa, w tym przypadku chłopaków z Wisły, jesteśmy w stanie przebić się do świadomości większej grupy osób. Nie ukrywajmy, projekt jest ogólnopolski, jednak nie jest jeszcze wszystkim znany. Właśnie dzisiaj w nocy wróciłem z paczki prezydenckiej. Wczoraj Anna i Bronisław Komorowscy pakowali paczkę wraz z zespołem Afromental, Julią Kamińską, Mają Włoszczowską i ta akcja też
też była skierowana i nagłośniona tak mocno, aby jeszcze głębiej przebić się do świadomości całego społeczeństwa. Tak więc można jeszcze wejść na stronę szlachetnapaczka.pl, wybrać rodzinę potrzebującą, bądź pomóc na dwa inne sposoby. Wesprzeć konkretne dziecko w nauce, fundując indeks sukcesów, albo wesprzeć projekt finansowo, dzięki czemu będziemy mogli w kolejnych edycjach pomóc jeszcze większej liczbie rodzin. Z informacji, jakie przekazali nam organizatorzy akcji Szlachetna Paczka, w tym roku dzięki pomocy między innymi zawodników Wisły Kraków, ale także innych darczyńców, którzy aktywnie wspierali potrzebujące rodziny z powiatu myślenickiego, udało się pomóc ponad 100 rodzinom, 62 rodzinom w rejonie myślenickim obejmującym gminy Myślenice, Sułkowice, Pcim i Lubień oraz 40 rodzinom w rejonie dobczyckim, czyli rodzinom z gmin Dobczyce, Wiśniowa i Raciechowice.